Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Za wynajęcie autobusu na wycieczkę uczniowie klasy 1 A mieli zapłacić 1800 zł. Ponieważ czterech uczniów zrezygnowało z tej wycieczki, każdy z pozostałych uczniów zapłacił o 15 zł więcej. Oblicz, ilu uczniów jest w klasie 1 A. Zobaczmy. Mieliśmy x osób w klasie. Było sobie w naszej klasie x osób. No i wszyscy mieli zapłacić, w sumie wszyscy zapłacili 1800 zł. I teraz, co jeszcze wiemy? Każda osoba płaci jak ileś tam złotych, ileś złotych na osobę przypada. Czyli y to jest tyle, ile się płaci, każda osoba ile płaci. Zapiszemy sobie takie równanie. Zobaczmy. X razy y, czyli liczba osób razy tyle, ile każda osoba płaci, daje nam w sumie 1800 zł, czyli całą opłatę. No i później, co my to jeszcze wnioskujemy? Wiemy, że ponieważ czterech uczniów zrezygnowało, czyli nagle ubywa nam osób, czyli zabrakło nam cztery osoby, i wtedy każdy z uczniów zapłaci o 15 zł więcej, czyli logiczne, skoro mniej osób jedzie, czyli na każdą osobę przypada więcej do zapłacenia. Czyli mamy y plus 15, bo no, koszt wycieczki na osobę wzrasta. I tę sumę też mamy 1800 zł w sumie. No i musimy obliczyć, ile jest uczniów w klasie 1 A, czyli trzeba znaleźć, ile wynosi x. Co robimy? Z pierwszego równania wyznaczamy sobie niewiadomą x. Niewiadoma x to będzie 1800 podzielić na y, bo ja to sobie właśnie podzieliłem stronami na y. No i teraz to 1800 na y ja wstawiam do drugiego równania w miejsce x. I co otrzymamy? Będziemy mieli 1800 na y odjąć 4 razy y plus 15 ma dać nam 1800. No to liczymy. 1800 na y razy y to jest 1800. 1800 na y razy 15 to będzie 27 tysięcy na y, minus 4 razy y to jest minus 4y, minus 4 razy 15 to jest minus 60, równa się 1800. Zobaczmy, 1800 skraca się stronami, zostaje nam takie wyrażenie. To co ja zrobię? Ja pomnożę stronami przez y, czyli będę miał 27 tysięcy, odjąć 4y kwadrat, minus 60y daje nam 0. Czyli dodatkowo mogę jeszcze podzielić przez minus 4 stronami, żeby usunąć to, co stoi przy y kwadrat. Czyli dzielę sobie przez minus 4 stronami i będziemy w tym i tak. 27 tysięcy podzielić na minus 4 to będzie minus 6750 dodać y kwadrat i tutaj będzie dodać 15 równa się 0. Uporządkujemy, czyli mamy y kwadrat plus 15y minus 6750, no i trzeba policzyć deltę dla tego wyrażenia, to do dzieła. Delta to jest b kwadrat minus 4ac, czyli u nas to będzie, nasze a to jest to, co stoi przy y kwadrat, czyli 1, nasze b to jest 15, nasze c to jest minus 6750. Czyli do dzieła, b kwadrat 15 do kwadratu jest 225, odjąć 4 razy 1 razy minus 6750, w rezultacie otrzymujemy 225, dodać 4 razy 6750 to będzie 27 tysięcy. No i teraz, czyli w sumie mamy 27 225, czyli mamy, to jest nasza delta. Pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 27225, a to będzie 165. Co robimy dalej? Dalej liczymy sobie y1 i y2. y1 to jest minus b odjąć pierwiastek z delty na 2a, natomiast y2 to jest minus b plus pierwiastek z delty na 2a. Czyli zobaczmy, minus b, gdzie jest nasze b? Tu jest nasze b, b to 15, czyli minus b to będzie minus 15, odjąć pierwiastek z delty, czyli odjąć 165, podzielić na 2a, czyli na 2. Zobaczmy, widać, że to będzie wynik ujemny, bo to będzie minus 180 podzielić na 2a, czyli na 2, czyli to jest minus 90. No, koszt wycieczki nie może być ujemny, prawda? Oni nam nie będą dopłacać do tej wycieczki, oczywiście koszt ujemny odrzucamy, czyli to skreślamy. No i drugi wynik, czyli minus 15 plus 165 na 2, czyli mamy minus 15 plus 165 to jest 150 na 2, czyli 75. No i ten koszt wycieczki jest realny, to jest 75
zł na osobę, no to pytanie, ile jest osób w klasie? No to, czyli pytanie o x, ile wynosi x? Nasz x jest tutaj wyznaczony. X to się równa, zobaczmy, 1800 na y, no i ten y został policzony, bo to jest 75, czyli 1800 dzielimy sobie na 75, no i wychodzi 24, czyli mamy 24 osoby w klasie i to